Halo, halo, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Czechu i mam straszne lagi. Ja zawsze zapomnę wyłączyć tego rzeczy różne, ale już powinno być git. Dobra, mamy to. Witam was bardzo serdecznie. Ja tak dziwnie zacząłem, bo chciałem się upewnić, że nagrywam na odpowiednim profilu. Teraz jest to profil tak zwany 2K, więc jest to profil jak najbardziej aktualny, jak najbardziej dobry. Od poprzedniego odcinka, słuchajcie, znajdujemy się w więzieniu. Nie wiem, czy pamiętacie, ale tu się właśnie znajdujemy. Nie mamy na razie nic innego oprócz kija i zobaczymy, co tu będzie do roboty. W sumie ja tak zawsze wykonuję tylko te misje. Ja niestety jestem takim ziomem, co kiedy nagrywa odcinki, no to jednak się skupia na tym i trochę mnie dużo rzeczy omija. Typu najgorsze są RPG, typu Gothic i Fallout, które nagrywałem, bo mam wrażenie, że za bardzo interesowała mnie fabuła i w ogóle nie interesowała mnie jakby jak się w to gra do końca, tylko interesowała mnie, jakie misje zrobię i co z czego nagram odcinek, przez co troszeczkę chyba mniej tutaj się aż tak nie czerpałem z giereczki, jak powinienem, o tak to nazwę. Tutaj robię tak samo, to chociaż mam jeden raz okazję pobiegać sobie i zobaczyć właściwie, co tu się dzieje. Dobra. Zostaw lajka, jak nie zostawiłeś, komentarz suba, wpadnij na linki w opisie, Instagram, Twitch, Twitter. A my kończymy dziś. Zaczynamy oczywiście nowy odcinek. Ziołobranie, ale się poce niesamowicie. Dzisiaj Fajrant, a no strażnicy świrują przez tego dziwnego szkieletora. W to mi graj. Chcesz trochę ziemniaka? Mamuś przyniosła. No kurde, powiem, że chcę trochę ziemniaka. Ała kurwa, ała prawie zęby połamałem, coś w tym ziemniaku. Ła wygląda na to, że twoja mama schowała w nim bombę. To miło z jej strony. Zawsze mówił, że twoja mama rządzi. Nie zmarnujmy tego, musimy tylko zaczekać na odpowiedni moment. Znajdź dobry schowek na bombę? Bomba na banie, kończymy balet. Najlepszy budzik syreny nad ranem. Wychodek? Nie ma opcji. A tu jest wychodek? A poczekaj, czyli jak... Czy jeżeli chciałeś walnąć dwóje, to przychodziłeś normalnie, tu stanąłeś i czerwej stąd? Nie rozumiem. Dziwne. Tutaj? Strażnica. Cóż, nawet jeśli by niechcący wybucha, to trudno będzie powiedzieć, że bomba poszła na marne. Więźniowie, zawiadomiliśmy kościół o naszym odkryciu, oczekujemy ich wizyty. Tymczasem mała, starannie dobrana grupa skazańców pójdzie z nami do pobliskiego zagajnika, aby je ściąć trochę drzew, bo nadchodzi zima. Tak, właśnie tak, nadchodzi zima. Wizytacja kościoła oznacza, że będziemy musiał spłonąć na stosie. To po to wam drewno, prawda? Nonsens, nie ma co panikować. To tylko standardowa procedura wycinania drzew. 23 zimy tu siedzę i pierwszy raz słyszę o takiej procedurze. Większość z nas po prostu zamarza na śmierć. Cisza, ty i ty. Jedziesz z nami teraz. Dobra, do zobaczenia później. O, ja się zakręciłem. Postawmy sprawę jasno, wciąż jesteście więźniami. Ani mi się waszcie odjechać choćby o sążeń za daleko, bo dostaniecie ostrzegawczy strzał w głowę. Dobra. Wiedz ze strażnikami, trzymaj się blisko. No to jedziemy, ps. O kurwa. Do mnie psychasz? Tak, chciałbym wydostać się z kamieniołomu. Chciałbyś wydostać się z kamieniołomu. Coś ty kocham to miejsce. Aha, bo my z tym. A myślałem, że z ziomem jedziemy. Aha, słuchaj mnie, kiedy dojedziemy na miejsce, rozgląda się za małymi fioletowymi ziołami. Później wytłumaczę. Ja, małe fioletowe. Niebieski kwiat i kolce. Niebieski kwiat i kolce. Jesteśmy na miejscu. Sprawa jest prosta. Rąbiecie drewno tyle, żeby wystarczyło na stos. Nie. Na przyjemne, cieplutkie ognisko, które rozpalimy zimą. Odostanę siekierę. Znajdź trzy krzaki opisanego zioła, nie opuszczając terenu zaznaczonego na mapie. Mogę ścinać drewo?
Chyba nie mogę. Skamaz. Niebieski kwiat i kolce, dobra. To to? Chyba tak, co? Trochę wyglądało jak to. Kurde, jaki smachany już jestem. Dobra, fajnie w ogóle to twórcy wymyślili, przynajmniej według mnie. Fakt, że mamy drzewa, ale kiedy biegniemy pod drzewami, pojawia nam się taki okrąg i wtedy anuluje nam się jakby, że wiecie, że jesteśmy w stanie coś widzieć pod tymi liściami. Uważam, że jest kurwa zajebiste. Change my mind. Uważam, że to jest sztosik, że oni tak zrobili. O, i mamy trzeci kwiat. Myk. A to by się przypadkiem nie uwidziało, że iść na wakacjach? Ścinaj te drzewa, pachołku. Stop, zaprzestańcie. Przecie to Isaka? Lasa co? Kim wy do diabła jesteście? Stop wycince, chwała liściom. Ruchy, ruchy, machaj ze tym toporkiem. O kurwa, jak ja mam ich pokonać, entuzjastów drzew? I czemu ja? Ja też entuzjasta drzew. Czemu wszyscy się na mnie rzucają? O. A może by w tym czasie w sumie pokonać kurwa strażników, a nie entuzjastów drzew? Cholera, to było coś. Prchaci drzewofile. Dobra, starszy już chyba tego drzewa. Lepiej wracajmy, łysy prowadzisz wóz. Nie, podnieś te miecze. Kurcze. Na wozie. Jazda i bez durnych pomysłów. Wróć do kamieniołomu. A czemu my nie uciekamy? Przecież to bez sensu jest in general. Wystarczy by było pojechać w lewo, no ale dobra. Głupie jak ta gra. Zebrałeś coś? Ale co to za chwast? Wyjątkowo silna halucynogenna roślina pod wpływem wysokiej temperatury wydziela opary, które powalą byka. Jeśli spalimy je z kamieniołomie, możemy wywołać wystarczająco wielki chaos, by zwiać. Musimy tylko zaczekać na właściwy moment. No proszę, to całkiem zmyślne. Coś zmyślny mam na drugie, no i jestem zielarzem, dzięki za pomoc. On wygląda jak ten chłop z Life is Strange. Nathan. Aha, mam tam zaparkować. Wracajcie się do swoich baraków. Lepiej się wyśpijcie, bo jutro musimy gorąco powitać naszych gości, hehehe. Damy się jebol. Czyli wśród więźniów wiesz, zielasz na ręce halucynogennych ziół. No, a my mamy bombę, zgadza się. Jutro natomiast przyjeżdżają przedstawiciele kościoła, żeby obejrzeć kielet. Dokładnie. Mój najdroższy i jedyny przyjaciel. Zapamiętaj moje słowa. Jutro czeka nas bardzo interesujący dzień. Zabyte 4 punkty umiejętności. Chętnie wydam, pod kisie chyba tak. Co by tu dać? Ja bym kupił bohater miecza i więcej wywołuje jakieś efekty krwawienia bym walnął. Żelazne płuco? Walka i sprint kosztują mniej. To też bym kupił. Zajebiście. Powoli jesteśmy totalnymi koksami. Spalony przy stosie. Stary, zaraz zacznie się zebranie z tym przedstawicielem kościoła. Rusz tyłek. Już jest ruszany tyłek. Czekaj. A, nie zwracajcie uwagi na piwo przyklejone do tego. Znaczy to jest nie piwo, to jest ten. Energetyk. To jest coś. Agent specjalny Pedro FBI. FBI? Federalne Biuro Inkwizycji. Bardzo hiszpańskie i niespodziewane. Gdzie ten obiekt? Tutaj, ten szkielet. Czy to coś piekielnego? Czy jesteśmy jakby potępieni? A może to smog? Za wcześnie na wnioski, dajcie nam robić naszą robotę, przejmujemy te sprawy. Stosy gotowe? Stosy? To nie są po prostu minie cieplutkie ogniska? Stosy gotowe, tak. A jeśli chodzi o to, kto powinien na nich się znaleźć, no to są na przykład ci wykopani czarcie gości, kości. Okej, to chyba dobry moment, żeby znaleźć tego twojego zielarza. Szczególnie biorąc pod uwagę fakt, że lada chwila możesz wylądować na stosie, ja pójdę po bombę. Nic niepodejrzanego tu nie robię. O, ty, ale Wismart.
Myślę, że to już pora. Tak też myślałem. Dodałem zioła do stosów. Czyń honory i podpalię pochodnią. Masz jakiś plan, co potem? Wysadzimy mur. Chyba proste, acz efektowne. Pamiętajcie, żeby wstrzymać oddech tak długo, jak potraficie. Opary z roślin mogą posłać was na księżyc z powrotem. A jak już to wszystko przycichnie, to szukaj mnie w pobliskiej wiosce rybackiej. Coś czuję, że możemy mieć trochę wspólnych interesów. Jak podpalić? Pewnie pochodnią. Ty, faktycznie, teraz to naprawdę możemy sporo, słuchajcie, biegać. Jeśli chodzi o speeda. To dobrze. Ty, a czym? Podpal stosy pochodnią. No dobra, tyle, że ja pochodni nie mam. Aha, to się jakoś... Jak tu się pochodnie robi? Ej. Tu, bo... Nie wiem, czy widzicie, tu jest jakaś pochodnia, ale to trzeba jakoś zmienić. Nie tak. No nie tak. Tak? O! Zajebiste. Okej. O kurwa. Ale nas cięło. Zmiotło nas z planszy, widzowie. O kurwa. Ty, ja miałem oddech wstrzymywać czy coś. Dobra, to teraz mam straszną ochotę na kurczaka. Znajdź kurczaka trochę ten. Aj, aj, aj. Czemu jest błoto? Chcę coś śmiesznie brzmi. Wiesz co? Co to za muzyka? Nie daj spokój, takie rzeczy nigdy na mnie nie działają. Na mnie nie działa, co? 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 Zrób coś, cokolwiek. Fajnie, dobra. Dobra robota, ziom. Jesteś tak jakby naprawdę dobry w graniu w rzeczy. Nie potrzebujesz mnie, kurde, ja nie wiem nawet, co to się właściwie dzieje. Albym zjadł bekon. Weź zapytaj Bediego, czy ma bekon. Ło, ale faza. Czyś ty właśnie pojawił się znikąd? Gdzie on jest? Gdzie szkielet? Stary, a czy my wszyscy nie jesteśmy po prostu szkieletami? Po prostu szkieletami w mięsie. Stary, pomyślałeś kiedyś tak? Ty. Ty, masz kurde rację. Wiecie, z tej inkwizytorskiej robocie widzi się trochę porypanego gówna. Hola, mój kardynalski zmysł mówi mi, że jesteście w niebezpieczeństwie. Szybko bierz tę siekierę. Dalej, bić czerwonego diaboła. Pokonaj niebezpieczeństwo, co nie. O kurwa, ty. O, i po robocie. Halo? Gdzie był punkt kontrolny? Ha, tu że błoto jedliśmy. Kurde, szkoda, że te zapisy są tak wolno. I później wkurza mnie to, że trzeba to zrób coś cokolwiek. No i gitas. A wejdę na stos? Nie da się. A jak podpalę kogoś pochodnią? Da się? Nie wiem. To nie jest piosenka You want to... Nie. To może? You want to be free? Może coś takiego, nie? Mi się kojarzy. Te chłopy mnie na hita mają, to jest giga nie fair, nie? Chociaż ja nie miałem zabić, ale... Ej, musimy, no wiesz, wysadzić mur, tyle że jestem setnie spalony. Mam tę bondę, tylko jakbyś wszystko jawi się w zwolnionym tempie, musisz mnie pilnować. Bywajcie, przyjaciele, a nie chwilę, jeszcze jedna rzecz jeszcze.
Wiecie, gdzie jest posiadłość biskupa? Inkwizycja może potrzebować trochę pomocy później. Co wy na to? Szybko, spoko. Eksportuj Badiego za wszelką cenę, nawet jeśli ktoś przejdzie i powie: ej, nie eskortuj go, to go eskortuj. Czuję, że jestem bardzo zwolniony. Czy jestem bardzo zwolniony? Spoko. Okej. Okay. Mogę wam opowiedzieć historię, ale nie wiem, czy chcę. O, wy kto? Ty! Stawcie mi zioma! O! Skirpi łapa pa! Skirpi. No chodź, buddy! Buddy! Co ty kurwa odpierdalasz? Buddy! Halo! Buddy! Okej, okay. Idziemy. Ło, jakieś ślady zostałem. Ty, papier radiacyjny, papier toaletowy. W ogóle lubię takie kolory, fajne są. Rałem się takie kolorki. Pozdro, jak ktoś to ogląda, jest ujarany. To zawsze mnie zastanawia, w sensie na przykład lecam jakieś takie dziwne rzeczy, co już mi się wydawają dziwne, tak, jesteś ujarany. No przecież musisz chyba umierać, widząc takie rzeczy, w sensie psycha ci musi siadać. Albo na kimś LSD czy coś. Już nie wiesz, kurwa, co tu się dzieje, nie? Wtedy. Gotowy na trzy. Raz, dwa. Siedem. 10. Raz. 5. Kurczak. 9, 3. Trzeba wiesz, spierdalać hyzo. Jest takie miejsce przecież, piękne miejsce, zabiorę cię właśnie tam. Uciekaj. Na mapę? O kurwa, daleko to miejsce. Ale mam kondycję, to chłopie. Giga dobro mam kondycję. Ło! Ty, mam 3 gwiazdki, niedobrze. A mi się w oczach... W oczach mi się mieni, kur... A gdzie Buddy, ziom? Zgubiłeś Buddy'ego? Kurde, słabo. Kurde, słabo z twojej strony. Nie no, gdzie jesteśmy? Dobra, tu, ty, a nie jesteśmy już tak ujarani. O, wchodzi faza. No ale to ja mam... Przecież Buddy jest strasznie wolny, no. O kurwa, sorry ty, mordo. Sorry ty, nie? Spoko? Spoko, nie? Buddy, szybciej, no. Dawaj, dawaj, biegnij, biegnij. I tak z buta mam biec? To muszę historię opowiem. Pamiętam, jak kiedyś, słuchajcie, postanowiłem przeeksperymentować z pewną rzeczą. I kawałek szynki na posmarowanym masłem kawałku chleba. Spoko, zaraz, co? Stary, mam taki pomysł na posiłek. Kawałek szynki na posmarowanym masłem kawałku chleba. Jadłoby się z tego dużo, bo takie małe podręczne. Jeszcze jedno wezmę, jeszcze jedno, jakie dobre. Taka jedzeniowa pułapka w kawałkach nazywałaby się kawałapka. Kawałapka? Szynko-chleb. Aby nie opowiem wam tej historii. Dobra, przepraszam widzowie, że tak bejtuję, ale chyba nie powinienem. Zostaw! Zostaw! O, więcej roślin, ty. Buddy! Nie! Kurde, to jest ciężka misja. Aaaa! Kurde, ciężka misja strasznie. Albo może zabić tego chłopa na koniu trzeba. Kurde. Niedobrze, widzowie. Ja nie lubię utykać w jednym miejscu. Ostatnia próba, jak nie, to oczywiście robię sobie solo, nie? O kurwa, buddy, przepraszam cię znowu, no. Wiesz jak jest. Jest jak jest, buddy. A, no jest zatrzymywane tego.
Czekajcie, musimy ominąć tą skałę jakoś. A nie, czemu ja w ogóle? Dobra, git jest. Chodź, buddy, szybciej. Właśnie tego chłopa ja bym ściągnął, nie? Z konia. Dobra, tryhard. Kurde, potrafiłem pierwszy. Nie fair jest. Dobra, może się uda, widzowie. Idziemy speedem. Buddy nadąża po raz pierwszy. Koń się zbugował, mamy szansę. Oj, trafił. A trafił też ścianę. Jeszcze kawałek. Mamy na hitka praktycznie. A ja gram chyba na najtrudniejszym poziomie. W sumie to się dziwię. Boże, ty mój, to było coś. Lepiej ci? Trochę, ale chyba muszę iść spać. Zdobyto punktów umiejętności 4. Misja, zadanie ukończone, widzowie. Mamy to. Jest misja, misja została skończona. Idziemy, jeszcze jedno sobie walniemy. To są główne questy. Mamy dużo pobocznych, poboczne zostawiamy na później, jak będzie mi się chciało. Jeżeli mi się nie będzie chciało robić misji pobocznych ogólnie, bo będą nudne, to robimy sobie tylko wątki główne. Zobaczymy, to na drugą nóżkę, a może zrobimy misję główną, a później się zajmę pobocznymi. Wakacje, wakacje i po wakacjach, pora brać się do robota. Przez robotę mam na myśli dorwanie herba. Tak długo jak on sobie hasa po królestwie, tak długo my nie jesteśmy bezpieczni, to zdecydowanie nie jest typ, który odpuszcza. Nie musisz mnie namawiać, zresztą od dawna miałem ochotę na jakieś nie do końca skrytobójstwo. Pamiętasz jeszcze, jak machać mieczem? Tak jakby, zresztą mam takiego kumpla. Dobra, chodź w gości do herba. Jedź do posiadłości herba. Jedź. Ty, ale... O kurde! Daleko, widzowie. Strasznie daleko. O, możemy nowe coś kupić. Co kupujemy teraz? Przeżywamy cios, zwiększa maksymalną wartość punktów życia, ja bym walił. No, to bym walnął. No i w sumie może... A może to jest. Gdzie my szukamy jakiegoś... To chcesz pogadać o kamieniołomie? O nie, ciebie nie chcę okradać. O czym dokładnie, o w cholerę gigantycznym szkielecie, czy totalnym pierdolniku z ziołami? Cóż, cholerę wielki szkielet, to ani chybi smok, a zioła chce tego więcej na 30. A nie wiesz, kiedy masz urodziny. No wchódź tam. Kurde. Doskonale, w takim razie mogą być jutro. Tak czy siak muszę rzec, że nieco inaczej wyobrażałem sobie 30. Nie. O siatkę? O co? Co wy robicie, ty? Posiedzisz na życie w trumnie. No wydupcaj mnie, zez. Jebać policję, jebać, jebać milicję. Strażników. Nie no, po co ja ich zabijam w sumie? Kurwa, będę miał 17 tych na głowie. Się w ogóle nie opłaca i one się respią nagle z chipy. Proszę mnie tu nie ściągnąć. No co ty znowu? Co to za pomocnik milicji jest? Nie no, nie wierzę, kurwa. Ale asior. Wal hita mocnego. I ty też, no i konia zabiłem sympatiem. Dobra, idziemy na tego, chodź. Co to jest za muzyka? Nie, oddaj, proszę. Nie, no to była, to był... Jest bęgier. Jest bęgier. Tylko głośniej, szybciej, więcej. To ja muszę przez ten most przejechać, nie? One są jakieś strzeżone czy coś, nie? A nie. Tamten tylko był strzeżony, tak? Czy coś? Nie wiem. Dobra, w dół.
Mam nadzieję, że kiedy już dojedziemy do misji, okaże się, że... Okaże się, że nie muszę, że mogę mieć pościg i on mi się jakby anuluje, kiedy tam wjadę, mam taką nadzieję. Jesteśmy w ogóle na hita, wolałbym tego nie zmarnować. I myk w dół. Dobra, powinniśmy być na miejscu. Fastem, fastem, fastem. I myk! Nie, była! Dobra widzowie, żeby was nie zanudzać, to oczywiście zatrzymałem i widzimy się z powrotem tu na miejscu. Niestety, ty, nie wiem czemu to tak zadziała, ale zgaduję, że chyba nie da się koniem, nie? Trzeba w sensie wstać i... No, chyba się nie da końmi, dlatego. Ajajaj. No nic, czasem bywa i tak. W ogóle fajnie, pomyślcie ile oni musieli nad tą kamerą pracować, ty. Że akurat w tym miejscu tu musi iść do góry, nie? Strasznie dużo. A dobra robota. Hym, trochę pustawo. Herb gadał, że będzie go szukać. Przesyła uściski i buziaki, że będzie ta go szukać. Ta, przez uściski i buziaki mamy na myśli to, że was zabijemy. Hehe. Stary, myślę, że zrozumieli od razu. No dobra, to chodźcie po te buziaki kiepy. Tylko ja potrzebuję jakąś konkretną broń. Na przykład miecz? Tylko nie wiem, czy mam... Ty, zostaw mnie. No kurde! Ja... Przywódca bandy uciekł? Ja miałem misję... Ale dobra, to był punkt kontrolny. Ja miałem misję gonić tego, tak? Myślałem, że misja to jest przetrwać, a nie gonić. Przecież to oni tu przyszli. To po co ja miałem, kurwa, gonić? Bez sensu. Nie pozwól uciec, no... Zrań go, ale nie zabijaj. No dobra. Chodź tu. Proszę, nie zabijaj. Dobra, gównem ich. O kurwa. O! Słaby plan. Ech, kuszy nie mam. Przegrałem. Ale. Ojcowski tak zwany. Ale kurczę, ekspresja w pokazywaniu rzeczy. Dobra, dobra, jest wszystko miodzie będzie. Tylko na pięści, dobra, rozumiem. Tamtego trzeba zranić, tego... A czemu ja miecza nie... Czemu ktoś mnie z kuszy strzela? Chodź tu. No ju. Czy ja mogę jakby... A nie... O kurde, jakie to będzie giga ciężkie. Oj, 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 widzowie. Jeszcze ostatnia próba, do 3 razy sztukę, to jest nasza zasada na tą gierkę. Bo zdarzy się, że te misje trwają po minutę często, na przykład teraz jest minuta w czyt, minuta w czyt, minuta w czyt. No to jest 3 minutki, to nie jest tak turbo dużo, no. I to jeszcze trwało po pół godziny, no to. Pokonaj pozostałych bandytów, Abadi, w sensie nasz ziomu nam pomoże? Mój ziomu pali Amsterdam? Dobra, ty, jest miodzio. Ty, co to odpierdalasz, a ty to kto? Myślałem, że to ty szef. Co to za wielki mieczor? Mam już tego broń? Aby wymienić na siekierę? Nie no, ja... O kurde, bez sensu. Chciałbym siekierę raczej. Ale dobra. O, w mordę jeżę. Nigdy nie powiem, gdzie jest Herb. Masz 3 sekundy, potem zamierzam etnia rezydencja na wschód od wioski rybackiej. Słuch, chłopak. Następny przystanek letnia rezydencja. Szykuj się, bo to kawał drogi stąd. Przynajmniej będzie okazja trochę pozwiedzać. A wiesz co? Mam nadzieję, że mi nie anuluje misję. O, nic się, panie władze, nie stało. Te ślady krwi? Nie, nie, nie. Żadne ślady krwi. Mogę sobie w sumie wcześniej. O kurde, to jest kawał stąd. Nie, to potrzebujemy jakiegoś dobrego horse. Tu musi być jakiś siekiera tutaj tego. Rumak. Ty jesteś zbrojowy rumak, to ja nie wiem czy ja chcę. Ale z braku laku to nawet maluch dobry, nie? Wiesz, czego naprawdę nie znoszę? Ciszy? Masz taki tik przy jedzeniu? Twoja lewa powieka drży jak szalona, kiedy przeżuwasz.
Gówno prawda. Sama prawda, serio skacze ci powieka jak nierówno podniecony królik. Rozpierdolone to jest i nie cierpię tego. Nie wierzę ci. 20 lat, przez 20 lat musiałem sobie radzić z tym syfem. Nie dziwota, że jestem taki. Naprawdę myślisz, że się na to nabiorę? Powinieneś być z siebie dumny, że nie postradałem zmysłów przez te wszystkie wspólne posiłki. Zamknij już mordę. Spoko, zamknę mordę, ale twoją następnym razem podsunę lustro, zobaczysz wtedy, jaki z ciebie dziwak przy jedzeniu. Okej, okay. No nie, no ja wybrałem jakiegoś tragicznego konia, myślałem, że będzie z 1000 razy lepszy. Dobra, szybko koń, jest najważniejszy, czerwony pewnie będzie, bo szybki. To będzie czerwony. Jak widzimy, będziemy widzieć czerwonego konia, to trzeba fastem go tutaj zgarnąć. Brakuje mi tu... Kurde, ale w ogóle in general nawet spoko ta gierka. W sensie ma potencjał. Fajne, że twórcy gry będą mieli silnik, na podstawie którego będą mogli zrobić jeszcze jedną podobną grę. Właśnie to mnie giga boli, że często twórcy gry ogólnie robią jakiś silnik, a później nie korzystają z tego silnika, bo silnik robią tylko po jedną grę. To jest giga dziwne, bo na tym samym silniku mogło się zrobić naprawdę wiele rzeczy jeszcze. Drugą gierkę czy cokolwiek, no nie? A tak, no nie robisz. I marnuje się całe te godziny pracy, nie? Sam jak z Wiedźminem sobie tak właśnie pomyślałem, że w Wiedźminie by było kozak, jakby oni po prostu na tym samym silniku Wiedźmina zrobili innego Wiedźmina. Albo coś w tym stylu, nie? No ale chyba nie zrobili. Byłoby łatwiej, znaczy... No. Więc ja nie wiem, co to jest za silnik, ale chodzi mi o to, że wiecie... Cała ta mapa jest zrobiona, mają jakieś tekstury postaci, które są ok, mają fajne tutaj wymyślone takie coś, że znika, kiedy przyjeżdżają koło tego. Więc mogą z tego naprawdę twórcy gry później no ogarnąć sobie jeszcze jedną gierkę na podobnym jakby w podobnej rzeczy, tak? Rustler 2 czy coś takiego, no i jedyne czego będą musieli, co będą musieli zrobić, to kilka nowych interakcji, nowe postacie, ale to wszystko z główną postacią będzie na tym silniku i czy to jest silnik, czy a chodzi mi o na tym, wiecie, podobnym stylu i nie będą musieli wymieniać duże rzeczy, bo wydaje mi się, że grafika tej gierki nie zestarzeje się bardzo długo, w sensie jak za 10 lat my się zagram w tą gierkę, to i tak będzie... O kurwa, no nie mów mi, że ja się tak mogę na... O zjapier chluper. Ledzy madur. O, tu jest jakaś rezydencja, tylko jak tu wjechać? Poka. Chyba od tamtej strony. Mam pytanie, jak długo będę nawalony grzybami, roślinami, chwastami? Mam nadzieję, że takie włóczęgi mają solidny powód, by wtraktać na teren moich posesji. Ej, kogo nazywasz? Ależ oczywiście dobry panie. Jam jest Bad, syn Badmingtona, a to jest... Życi to mam, widzę po waszych zakazanych mordach, że szukacie herba. Mogu dzięki wyniósł się stąd rano, żeby parszywym zbiorom gdzieś indziej coś tam. To daleka rodzina, niestety wciąż bardzo wstydliwa i wprawiająca w zażenowanie. Możesz nam powiedzieć panie, dokąd się udał? A dobrze mu życzycie, czy źle? Do źle. No to jest gdzieś w arystokratycznej dzielnicy miasta. Przechwalał się, że mam tam znajomości. Jo ojcze, mogę na dwór? Nie, siedź w domu i odrabiaj lekcje. Jeśli już odrobiłeś, to napisz jakiś traktat czy coś. No dobrze, nie będzie już panu głowy zawracać. Dziękujemy, pan piękny. Ja mam wrażenie, że ci ludzie, co się tu... A to zaraz wam powiem. Nic się nie martw. Powęszę później za herbem. Tymczasem warto by jeszcze zarejestrować się na turnieju. Mam wrażenie, że ci ludzie... A może istnieje taka opcja, wiecie, że... Często... I to jest bardzo fajne, że często gry tak robią, że jarasz się turniejem? Zaraz wam powiem. Nie. No daj spokój, będziesz łamał nosy szlachcicom legalnie. Jeszcze ci brawo będą być. No właśnie w tym problem, jaka z tego frajda, jeśli to legalne. Niektóre gry tak robią, nie? Że płacisz im pieniądze na przykład
wspierasz gierkę i dzięki temu jesteś postacią w jakiejś grze. Ty, a to nie są buty szybkości czy coś takiego? Co to jest? Szybciej biegam? Chyba szybciej, co? Chyba nawet dużo szybciej. Buty z tego to jest. Jak z Asterixa i Obelixa. Więc płacasz trochę więcej, bo ich wspierasz, albo coś takiego, albo po prostu odzywają się twórcy, żeby jakiś YouTuber nagrał gierkę i zachęcają na przykład tym, że no siema, tutaj cię wprowadzimy w gierkę i będziesz postacią, nie? I mam wrażenie, że niektóre z tych postaci takie, które, bo tu widzimy się, powtarzają te postacie, jeśli chodzi o twarz, ale raz na jakiś czas pojawia się taka dziwna nowa twarz i mam wrażenie, że to jest właśnie taka osoba, która wsparła, albo która została zaproszona. Tyle. A wy dwaj czego tu? My na turnie, jestem Sir Guy, a to mój giernek Buddy. Zaświadczenie jest i zaproszenie? Wszystko jest. Dobra, dokumenty się zgadzają. Pierwsza konkurencja pojedynki na miecze odbędzie się w tym tygodniu. Symboliczne wyjściowe 5000 golda. Oczywiście, że musimy. Okej, zajmij się tym, ja skupię się w znalezieniu herba i odpowiedniego miecza dla ciebie. A co jest nie tak z moim mieczem? Jest gówniany. Nie będziesz walczyć za pomocą gówna w wielkim turnieju. Ty, ale ja mam 200 golda. Halo, czemu mam 200 golda? Wykupujemy sobie, że większość życia mamy. Ty, 200 golda to niedużo golda, wam powiem. A ja nie miałem przypadkiem 5000, które straciłem po tym, jak niestety, słuchajcie, zostałem wyrzucony do tego, w sensie na kamieniołom, zatrzymany do więzienia. Ajajaj. No nic, czyli od nowa muszę 5 koła zbierać? A to w takim wypadku musiałbym. A, widzowie! No tak, bo my już tu właściwie skończyliśmy teraz misję, więc też skończymy dzisiaj odcinek. Ja sobie popatrzę, czy. Chociaż możemy jeszcze. A nie, możemy, bo. Chociaż możemy, bo zaraz nagram i tak drugi odcinek. W sumie możemy. Idziemy, dotrzemy na miejsce, zobaczymy, czy da się, słuchajcie, czy potrzebuję faktycznie 5000, żeby zacząć nową misję. Jeżeli tak, to porobię jakieś, nie wiem, rzeczy, albo zaczniemy sobie misje poboczne. No, bo będę musiał mieć 5 koła, nie? Zobaczymy. Idziemy, tylko kliknę na misję, żebym wiedział. Poka. Nie, nie muszę. Miecz wszystkich mieczy. Moi drodzy, widzimy się jutro o godzinie. Kurde, mogę zacząć. Mogę. Jutro o godzinie. Któryś tam. Kurde, zawsze zepsuję z tą godziną. Jutro. Lajki, komentarze, subskrypcje, zostaw dzwonka. Pamiętaj, że w opisie masz Twitter, Twitch, Instagram. Mój drugi kanał vlogowy, zobacz sobie Rewinda. Życzę wam miłego dnia oraz miłej nocy i widzimy się jak zawsze na tym kanale. Codziennie, a nawet i dwa razy dziennie czasem. Do zobaczenia, cześć.